Gajusz Juliusz Cezar ląduje na brzegu Brytanii. Cezar toczy wojnę w Galii. Żeby powstrzymać pomoc Galom z wyspy Brytanii, decyduje się na lądowanie na wyspach. Jego celem nie jest podbój wysp, lecz powstrzymanie pomocy walczącej Galii. Właściwy podbój Brytanii rozpoczął się dopiero w 43 roku naszej ery za Cezara Klaudiusza. Brytowie podzieleni na plemiona toczyli między sobą wojny, co skrupulatnie wykorzystał Rzym, wprowadzając w życie zasadę dziel i rządź, divita et impera. Brytanię uważano ponadto za krainę szczególnie atrakcyjną ze względu na liczne kopalnie i wielu niewolników. Inną przyczyną inwazji była kwestia schronienia grupy rebeliantów galijskich na wyspach. Do wojny zaangażowano istotne siły. Na czele stanął senator rzymski Alus Placius Sylvan. Alus Placius został pierwszym namiestnikiem Brytanii we wspomnianym 43 roku naszej ery. Do pierwszych starć doszło nad rzeką Medway. Rzymianie w tej bitwie pokonują Brytów. Alus Placius podbił liczne ziemie w imieniu Klaudiusza, wykorzystując zasadę divita et impera, skutecznie podbił część ziem Brytanii. Po objęciu tronu rzymskiego przez Nerona podjęto kolejne działania na rzecz podboju wyspy. Rzymianie zdobyli wyspę Mona w roku 60 naszej ery, miejsce święte dla Brytów, schronienie druidów i buntowników. Okupacja terenu Walii została jednak odłożona. Rzymianie musieli się zmierzyć z dużym buntem brytyjskich plemion, na czele którego stanęła niejaka Boudica. Boudica była żoną Prasutagusa, króla Icenów, przymusowego sojusznika Cesarstwa Rzymskiego. Król zmarł w 60 roku naszej ery i przekazał w testamencie połowę swoich ziem dwóm córkom, a drugą połowę przekazał cesarowi Neronowi. Catus Decinus, urzędnik rzymski, wtargnął do wioski Boudiki i zażądał spłaty długów zaciągniętych u Rzymian. Rzymscy żołnierze splądrowali wioskę. Królowa Boudica została wychłostana, a jej dwie małe córki zgwałcone przez rzymskich żołnierzy. Królowa Icenów uprzysięgła zemstę. Boudica zjednoczyła plemiona. Zbuntowało się około 100 tysięcy Brytów. Rozpoczęła się totalna wojna królowej Boudiki. Buntownicy ruszyli na Camulodunum. Camulodunum zostało zdobyte, ale wieści o oblężeniu miasta dotarły do Londynium. Protektor Londynium wysłał 200 żołnierzy do stłumienia buntu.
rzymscy żołnierze zostali wycięci. Rzymski garnizon Londynium opuścił miasto, zostawiając je na pastwę rozwścieczonych Brytów. Pod Londynium Brytowie rozbili 5000 legionistów. Bałtyka spaliła Londynium, mordując zamieszkujących tam Rzymian. Pożar Londynium należy zaliczyć do największych ataków przeprowadzonych z użyciem ognia, jaki pamiętały czasy starożytne. Ze zgliszcz Londynium Bałtyka wyruszyła około 32 km na północny zachód w stronę Verulaminum, zamieszkałego przez prorzymskich Brytów. Verulaminum podzielił los Londynu. Rzymski namiestnik Brytanii Gajusz Swetoniusz Paulinus, przebywający wówczas w Walii, gdzie zwalczał druidów, otrzymał rozkaz powrotu. Armia Bałtyki liczyła wówczas 200 tysięcy ludzi. Większość z nich stanowili nie wojownicy, lecz kobiety i dzieci. Namiestnik dysponował siłami 10 tysięcy legionistów. Z południa na północ wysp prowadził szlak, tak zwany Wycling Street. To tu 10 tysięcy legionistów stanęło do walnej bitwy z 200-tysięcznym tłumem Brytów pod wodzą Bałtyki. Swetoniusz Paulinus ustawił swoje wojsko, mając za plecami gęsty las. Uniemożliwiło to oskrzydlenie i atak z tyłu. Buntownicy rozpoczęli atak na wyszkolonych i zdyscyplinowanych legionistów. Po kilku nieudanych szturmach legioniści ruszyli do ataku, powodując panikę wśród tłumu Brytów. Rozpoczęła się rzeź mężczyzn, kobiet, dzieci. Bitwa trwała zaledwie 2 godziny i pochłonęła 70 tysięcy Brytów, wojowników, kobiet, dzieci. Straty rzymskie to około 400 zabitych. Bałtyka wraz z córkami uciekła z pola bitwy. Tacyt podaje, że królowa wraz z córkami popełniła samobójstwo, zażywając truciznę. Inne źródła podają, że zmarła w wyniku zarazy. Dziś w Londynie stoi pomnik Bałtyki i jej córek na Rydwanie, symbol walki o wolność. Ironia historii jest taka, że to przecież królowa Bałtyka spaliła Londyn.